100 lat nie wypadało śpiewać, bo solnicanka właśnie tyle dziś skończyła. Władze miasta, personel i podopieczni domu seniora Rusinowa życzyli pani Ludwice 200 lat. Pani Ludwika Rostecka urodziła się w 1922 roku, jeszcze w niemieckim Waldenburgu. Przez większość życia mieszkała na Podgórzu, a od 8 lat jest mieszkanką domu seniora Rusinowa. Od samego początku mieszka wraz z nami, jest osobą sprawną jeszcze i fizycznie, i również psychicznie, bo bardzo fajny kontakt jest z panią Ludwiczką, także można tylko pozazdrościć i życzyć sobie i każdemu z... Ja przynajmniej życzę każdemu, żeby w takiej formie tych lat mógł dożyć. Pani Ludwika niestety nie ma już bliskiej rodziny, ale za to wielu przyjaciół wśród podopiecznych i personelu domu seniora Rusinowa, którzy zorganizowali jej przyjęcie urodzinowe. Życzenia stulatce przesłał prezydent Wałbrzycha, a osobiście wręczyła je wiceprezydent Sylwia Bielawska. Teraz państwu życzę dużo zdrowia i w moim roku, żeby nigdy nie chorowali, a pracowali to, co sobie pracują. Tak. Z udostępnionych niedawno danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na Dolnym Śląsku żyje obecnie co najmniej 191 osób mających 100 lat i więcej. Zdecydowaną większość, 162 osoby, stanowią panie. Najstarszą mieszkanką naszego regionu jest 108-letnia pani Stanisława z powiatu wałbrzyskiego. Dane dotyczą osób zarejestrowanych w ZUS, więc zapewne jest ich jeszcze więcej, bo statystyka nie obejmuje osób pobierających emerytury z KRUS lub świadczeń kolejowych.